Teraz dowodem zbrodni, przez kogo była popełniona, to było też konsekwentne likwidowanie niewygodnych świadków po tak zwanym pogromie kieleckim. Jako pierwszą ofiarę ówczesnych nieznanych sprawców można wymienić zastępcę szefa Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Kielcach, podporucznika Alberta Fajwisz, Alter Grünbauma. Właśnie on już dwa dni po rzekomym pogromie, już 6 lipca, w sprawozdaniu z przebiegu zajść bardzo krytycznie oceniał głównego ich sprawcę ze strony polskiej bezpieki, bo była sowiecka bezpieka, to był major Diomin i Szpilowoj, ale z polskiej bezpieki był major Sobczyński, główny sprawca, też agent NKWD już w czasie wojny. I krytykował Grünbaum brak zdecydowanej postawy wojska. W czasie zajść Grünbaum na próżno błagał majora Sobczyńskiego użycie kompanii ze szkoły UB w Zgórsku, co Sobczyński wciąż odwlekał. No i co nastąpiło? Już 10 sierpnia zginął w bardzo podejrzanych okolicznościach. Wyjątkowo dobry świadek, który, jak tu pisze dr Śmietanko Kruszelnicki, przebywał prawie od samego początku obok lub w środku obleganego przez tłum budynku, usiłował bronić Żydów, interweniował na próżno w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa. Był świadkiem zachowania się wielu wyższych oficerów siły represji w czasie pogromu. No. To takiego świadka wysłano służbowo taksówką bez ochrony przez tereny powiatu radomskiego należące wówczas do najbardziej zagrożonymi oddziałami partyzanckimi. No i Grünbaum z towarzyszącym mu Ochinem z KWPZPR zostali zatrzymani przez partyzantów, a następnie rozstrzelani. Tyle, że oddział tych partyzantów, który ich złapał, nie należał do... To pewno Leszek się najlepiej organizuje, może orientuje, może znasz te wszystkie partyzanckie układy. Tu twierdzą wokół pogromu, że była bliżej, że oddział podporucznika Dołęgi należał do nierozpoznanej bliżej Komendy Okręgu Narodowego Związku Zbrojnego. Bo autor, dr Śmietanko, twierdził, wątpliwości co do zakwalifikowania tej struktury podziemnej do autentycznego nurtu niepodległościowego sprawiają, że można postawić pytanie, czy śmierć podporucznika Grünbauma była przypadkowym i niefortunnym zbiegiem okoliczności, czy też został on wystawiony partyzantom, wystawiony w cudzysłowie. Jego śmierć bardzo ograniczyła możliwości rekonstrukcji przebiegu antyżydowskich zajść w Kielcach. To na razie mamy pierwszą ofiarę, ale Chęciński przypomniał całe mnóstwo innych, a pisał o Grünbaumie, że Grünbaum na pewno próbował po pogromie ustalić wiele zagadkowych szczegółów. Próbował, no to szybko zginął, ale pisał dalszych zbrodniach. Wkrótce po tragicznych wydarzeniach ginie otruty w szpitalu kierowniczy pracownik Wojewódzkiego Urzędu Bezpieki Kielce Majewski, przedwojenny komunista znany z uczciwości i bezkompromisowości. To musiał zginąć. Pielęgniarz, który otruł Majewskiego, umiera tego samego dnia, gdy nadchodzi ekspertyza potwierdzająca, że Majewski został otruty. Jak widzicie Państwo, serialny, ten jak to, seryjny samobójstwa, to nic nowego. Stara praktyka. Wiele mówiący fakt był, że uniknął dłuższego aresztowania główny organizator, major Sobczyński. Była jego wina ogromnie widoczna, a co więcej, po krótkim aresztowaniu awansował, został nawet później ambasadorem PRL-u w Sofii. Ten bezkarność Sobczyńskiego tym bardziej daje do myślenia, że równocześnie represje uderzyły w ówczesnego komendanta MO podpułkownika Wiktora Kuźnickiego. Dlaczego? Zdaniem tego majora żydowskiego Chęcińskiego o nieporównanie dużo surowszym potraktowaniu pułkownika Kuźnickiego zadecydowało
niezastosowanie się do odgórnie ustalonych reguł gry. Kuźnicki domagał się, aby jego proces odbył się jawnie i żeby powołano świadków, którzy mogliby dowieść jego niewinności. Zwracał się w tej sprawie do wszystkich możliwych instancji i przełożonych. Ponieważ nikt na jego prośby nie reagował, zaczął w więzieniu głodówkę. Wypuszczono go z więzienia w stanie agonalnym. W domu kontynuował głodówkę. Po kilku tygodniach zmarł. Krzysztof Konkoleski mówił, że Kuźnicki nieostrożnie zaczął mówić, że to, co się zdarzyło w Kielcach, było absolutną prowokacją. No to musiał zginąć. W wieku zaledwie 44 lat, bo z więzienia wyszedł w stanie ruiny fizycznej i psychicznej. Dość nieoczekiwany, tragiczny los spotkał również i zastępcę pułkownika Kuźnickiego, majora Gwiazdowicza. Po latach utonął, według jednej wersji w Wietnamie, według innej w Laosie. Konkoleski pisał, powierzono mu ważną misję, ale przypadkiem nie po to, by jako nosiciela tajemnicy zgładzić potajemnie na obszarze bardzo dalekim od Polski. No i z kolei mamy jeszcze jedną ofiarę, choć tylko przejechaną z samochodem, z wstrząsami, no tego chłopaczka, którego niby porwano, syna ubeka, pijącego z innymi ubekami, tego Henia Błaszczyka, który przez lata blokowano w Wyświe, nakręcony w 1996 roku film dokument brata Czesława Miłosza, co lepsze, sprawiedliwego wśród narodów świata, Henio, bo było to wyznanie chłopca, bo chłopak najpierw przez lata odmawiał jakichkolwiek wywiadów, matka go straszyła, ojciec, że mu ukręcą głowę i wszystko. No i jak mógł się bronić, ale w 96, tu w tym wokół pogromu kieleckiego, gdzie zresztą ciekawe też i przesłuchanie Leszka Żebrowskiego, jest przesłuchanie brata tego Andrzeja Miłosza. Okazuje się, że on, że ksiądz mu powiedział, że będzie ciężki grzech, jak nie wyzna. I on w końcu, no już zbliżała się starość, uznał, że jednak musi pójść. No i powiedział, ale co było potem? Otóż, a film nakręcony w 96 został pokazany dopiero w 18 lat potem, w 2014 roku, w posiadającym bardzo małą oglądalność kanale Historia. Dodajmy, że Henio Błaszczyk padł ofiarą tajemniczego wypadku samochodowego, w którym mało co nie zginął. Wyszedł z wypadku z wstrząsem mózgu, złamaną ręką, uszkodzeniem kręgosłupu. Sprawczyni wypadku była jakoby pracownik ambasady w polskiej w NRF. W RFN zniknęła, na listy poszukującej nie otrzymano odpowiedzialności. Nawiasem mówiąc, powtarza się liczba 6 milionów zabitych. Państwo nie macie pojęcia, kiedy te 6 milionów po raz pierwszy się pojawiło. Jeszcze w XIX wieku. Jeszcze w XIX wieku. Przewija się przez ponad 100 lat ta liczba 6 milionów w różnych oczywiście okolicznościach. Takim ważnym wydarzeniem dla tej koordynacji była wizyta Jego Świątobliwości Benedykta XVI w Oświęcimiu, chwilowo nieczynnym obozie zagłady, gdzie Benedykt XVI wygłosił przemówienie, w którym dokonał majstersztyku. Otóż powiedział tam między innymi, że pierwszym krajem okupowanym przez nazistów były Niemcy. W ten sposób Niemcy jednym susem wskoczyły do pierwszego szeregu ofiar nazistów. Wymarłego plemienia, którego nawet mówiło specjalnym nazistowskim językiem. Dzisiaj już nikt nim nie posługuje, tak jak łacina, to jest martwy język, prawda? No i Niemcy oczywiście już są jako ofiara nazizmu pierwsza, poza wszelkim podejrzeniem.